Wacław Gąsiorowski, Pigularz, powieść z przełomu XIX i XX wieku. Jej egzemplarz znajduje się w bibliotece naszego muzeum. I odtąd co dzień Władysław był świadkiem, a i głównym czynnikiem fuszerki aptekarskiej. Apteka Wielickiego była zaprowidowana nędznie. Połowa, a przynajmniej trzecia część naczyń była albo pusta, albo wypełniona cukrem, smalcem czy wodą. A przy tym nie wolno było nigdy powiedzieć, że czegoś zabrakło, czegoś nie ma. Musiało być, jak utrzymywał Wielicki, było wszystko. Władysław u Gęźby End Miłeckiego przyzwyczaił się do towarów porządnych, w dobrym gatunku. Jeżeli tam zdarzała się fuszerka, to tylko z winy pracującego, który, zapomniawszy zrobić jakiegoś preparatu lub zanotować do sprowadzenia, w danej chwili starał się zażegnać burzę. Lecz u Wielickiego było zgoła inaczej. Sam pryncypał na każdym kroku starał się oszukiwać klientele. Robił lekarstwa byle jak. I uprawiał swój specyficzny sposób naciągania. Najbiedniejszej babie, która zgłosiła się po maść cynkową za trojaka, umiał sprzedać znakomite lekarstwo za dwa złote. Władysław słyszał i wiedział coś o robocie Atłapam zwanej. Znał się nawet po trosze na chrzcinach. Wszak i w Warszawie na własne oczy widział, jak werbel, przygotowując roztwór spirytusowy, wlewał doń tyle wody niekiedy, ile się dało, chcąc w ten sposób wyrównać brak powstały po sutrzej wieczornej libacji. Ale w Rawie dopiero przekonał się, że istnieje jeszcze inna farmacja, inna sztuka, nie mniej od tej, którą poznał, skomplikowana i ciekawa, więc chrzciny. Były zasadą Wielickiego. Każdą nalewkę, każdy roztwór, w którym tylko spirytus grał jakąś rolę, podlewał wodą aż do granicy zbielenia. Byle płyn był przezroczystym. Zdarzało się, iż po kilku dniach słaby roztwór spirytusowy wydzielał kamforę lub olejek eteryczny. Wówczas dolewało się odrobinkę spirytusu, byleby tylko środek podstawowy utrzymać. Gliceryna była u Wielickiego stale pół na pół z akwą. Maście, do których według farmakopei powinien był wchodzić wosk, malowało się na żółto kurkumą wygotowaną w oleju rzepakowym. Syropy zawsze zawierały mniej cukru niż były powinny, a malinowy syrop robiło się ze zwyczajnego odwaru wody z cukrem, kwasku cytrynowego i sztucznego zapachu tak zwanego eterrubi idei, przy czym dla koloru wlewało się na słój syropu uncję lub półtorej soku wiśniowego. Siarczan Chiny zawierał duży, choć przygodny procent, Wielicki miał miarę w oku, a wagę, jak mówił, w ręku, magnezji palonej. Kwas mleczny reprezentowało połączenie miodu z acidum muriaticum i tym podobne. Władysław pogardzał w duchu swoim pryncypałem i darować mu nie mógł ani tych ciągłych kłamstw, ani owego namawiania na jakieś niezawodne lekarstwo.